Siemano, Marto z tej strony, witam na kolejnym teściku. Tym razem kolejna karta graficzna od HP-ka GeForce GTX 1050 2 GB. I identyczny model, znaczy wygląda tak samo jak ten GTX 1050 Ti za 150 zł z filmu, co tam jakiś czas temu nagrywałem. Tutaj możecie zobaczyć. Ma tylko tam inne oznaczenia, ale tak nawet nie widać, żeby to tam była jakaś różnica. Tak po samej karcie to nikt się nie zorientuje tam. Dobra, tu mamy parametr. Wersja Ti tam jest 15% wydajniejsza chyba od zwykłej. No i ma 4 giga, a ta ma 2 giga. Dobra, ogarniamy test Cinebencha jak zawsze. Dobra, jedziemy, zobaczymy ile będzie klatek. Dobra, jeszcze chwila. Wydaje mi się, że wynik będzie podobny, jak nie pamiętam ile miała wersja Ti. Chociaż na tym teście to ciężko uznać. No i dobra, mamy 99,56. No, czyli całkiem dobry wynik jak na ten. Karta za 120 zł. Daje radę. Zobaczymy w CS-ie na ustawieniach. Na ustawieniach niskich, jak zawsze. Potem jeszcze ogarniemy Dotę 2 i WOTA. Dobra, ustawienia. Mamy rozdzielczość 1680 na 1050, ustawienia niskie, wszystkie. No i dobra, jedziemy, zobaczcie. Fajnie się gra, nic się nie ścina, tutaj mamy 150 klatek, to chyba tak pewnie będzie średnio. 150, 140. O, jak na kartę w tej cenie to jest spoko. Wydaje mi się, że to ogólnie ten GTX jest taka, jak na dzisiejsze czasy, to jest takie minimum chyba, żeby mieć taką kartę, żeby tam w ogóle myśleć o graniu. Jakie tutaj mamy parametry? Karta 75 stopni. Ale zobaczcie, też nie jest jakoś tam używana chyba na 100% cały czas. No, tu mieliśmy nawet ponad 200 FPS miejscami. Dobra, więc kolejna gra. Dota 2, ustawienia najlepsza jakość. Rozdzielczość 1680 na 1050. No i jedziemy, a zobaczcie, tutaj już jest 80 stopni na karcie. W sumie to jest dość małe to chłodzenie, ale nie wiem, czy temperatura jest spoko. Ale jak widać, mamy tutaj 120 klatek. Tu jest ustawiony chyba limit do 120. Ale gra jest jak najbardziej grywalna, fajnie się gra. Karta 90%, 82 stopnie.
Można by było jeszcze pasty wymienić, bo pewnie też była niewymieniana. Very well. No i tak według tego grania tutaj nie ma jakiejś tam dużej różnicy między tą wersją TI 4-gigową. Się tu widzę, tu są spada trochę do 115, FPS 110. Ale jak za ten hajs, to przyzwoita karta, nie powiem. To 7 było nawet, ale jest powyżej 100, także jest ok. Dobra, zaraz ogarniamy WOTA. Ustawienia 1680-1050, rozdzielczość, ustawienia wysokie. No i ogarniamy. Tutaj karta też prawie na maksa idzie, 95, 7. No ale wyjściowe mamy 120 klatek. Miejscami spada. Tak gdzieś średnio 15-20 klatek, porównując z wersją TI. Gra choć płynnie, fajnie się gra. Można by było jeszcze zwiększyć trochę grafikę, to też spokojnie by można było pograć, ale myślę, że to są takie wystarczające parametry. Jak widać, taka temperatura właśnie tu jest 82 stopnie, to już chyba jest max. 83, no. No, tu mamy 60 stopni ponad na procku, na tym stokowym chłodzeniu. No dobra, także teścik zakończony. Karta działa, elegancko się gra. Widzimy się w następnym filmie, na następnym teście. Narka, cześć!